Cześć, tu Spajda. Dzisiaj jestem w Gdańsku i ponieważ... Cześć, tutaj Spajda. Dzisiaj jestem w Gdańsku i postanowiłem zawitać do Magnum Areny, ponieważ Kamil, właściciel Magnum Areny, powiedział, że otwiera halę. Hala już operuje od jakiegoś czasu. No i chciałem Was zaprosić na halę, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli wpiszecie Magnum Arena w Google, doprowadzi Was tutaj mniej więcej na ten parking, na terenie takich ośrodków przemysłowego. No i jest, widzicie, jest tutaj na ścianie Magnum. No i zapraszamy do środka. W środku, jak widzicie, oczywiście są toalety. O, cześć Patryk. Są fajne toalety porobione na najwyższym poziomie. No i jest wejście do Magnum Arena. Wchodzimy i patrzcie, co się dzieje. Tu jest wypożyczalnia sprzętu, tutaj robicie wszystkie rozliczenia, jest trochę sprzętu, tutaj jest sprzęt, no i jest szatnia. Szatnia na spokojnie. Tutaj, jeżeli nie macie ze sobą żadnych ciuchów, żadnych masek, ani nic, wszystko tu jest. Są mundury, są maski, maski są codziennie dezynfekowane, więc jesteście bezpieczni, jeżeli chodzi o COVID. Są pasy, jest pełne wyposażenie, można się napić. Dostajecie butelkę wody, wszystko jest w pakiecie. No i jest druga szatnia. Są dwie szatnie, jest druga szatnia, są szafki, także naprawdę bardzo profesjonalnie. A teraz idziemy na halę. Jesteśmy na hali. Na hali jest dużo ciszej, bo ponieważ na zewnątrz robią remonty, ale na hali macie pełen sprzęt, czyli wszystkie te repliki, widzicie, jedna strona ma i są JG, i są Gety, i są M-ki, kałachy, wszystko co chcecie. Jest też tablica, czyli jest planowana rozgrywka, jest duża tablica, bardzo fajnie to jest porobione. Druga ściana replik. Na górę wchodzimy na VIP room, zaraz tam podejdziemy. No i tutaj jest wejście do hali. Bardzo, bardzo fajnie, stolik przygotowawczy. Super. VIP room co prawda nie jest wyścielany jedwabiem, ale jest wydzielone pomieszczenie, w którym można sobie spokojnie odpocząć, pogadać, napić się czegoś wyskokowego. No i się po prostu zrelaksować po grze. Teraz hala. Są dwie hale. Jest część jasna oraz część ciemna. W części jasnej ona jest taka bardziej przestrzenna. Jest bardziej przestrzenna. Więcej jest przestrzeni do biegania. Jest ustawiony na samym środku krzyż do speedsoftu. No i bardzo fajna hala speedowa. Natomiast w części ciemnej jest dużo gęściej zabudowana. Jest bardzo fajne do ćwiczenia CQB, do wejść dynamicznych, opony, przejścia, tunele, podwyższenia, rampy. Naprawdę bardzo fajnie jest to wszystko zorganizowane. Hala jest szyna od rana od 10 do 22, więc można cały dzień spokojnie spędzić tutaj na strzelance. Także powiem szczerze, no, zachęcam na Magnum Arenę. Jeżeli jesteście z Trójmiasta, odwiedzacie Trójmiasto, przyjedźcie, wykupcie sobie pakiet, dostaniecie ciuchy, dostaniecie mundur, dostaniecie ochronę, dostaniecie replikę, kulki, wszystko jest zapewnione i bardzo fajnie można tutaj pograć. Ja z całego serca zachęcam, ponieważ jest to nowy obiekt. Stary był super, ale ten jest coraz lepszy. Także zapraszam.